Witam wszystkich. Tak wyglądają arbuzy nieprzypikowane jeszcze. Czekają, aby je wsadzić do gruntu. Będę wsadzał je około 25 maja. Najpierw pójdą za tydzień pomidorki, papryki, a arbuziki, melony, orzeszki ziemne i bakłażany. Około 25. To są właśnie moje arbuziki i melony. Tu mam przepikowane arbuzy i melony. Tydzień od przepikowania. To jeden z melonów, ma około 10-12 cm, ma się doskonale. Orzeszki ziemne, sztuk 5, też nieźle się prezentują. Arbuzy gotowe do rozsadzenia, niektóre mają po 15 cm, po 10 i położą się, czyli już są gotowe do posadzenia. Mam około 40 przepikowanych arbuzików i melonów. Niektórzy pytają się, czy jest możliwość posadzenia arbuza fioletowego lub niebieskiego. Przyznam, że nigdy się nie spotkałem z tym, żeby komukolwiek udało się wyhodować arbuza o takich kolorach, fioletowy czy niebieski. Bo można spotkać w internecie. Szczerze mówiąc, chyba jest to niemożliwe. A zdjęcie, które można zobaczyć w internecie, tyle arbuzów, to po prostu jakaś podróbka. Barwników używają. No i sprzedają za cenę po prostu nieprzyzwoitą. 20-25 zł za parę ziaren arbuza, którego w zasadzie chyba nie da się wyhodować. Wszystkie odmiany arbuzami urosły. Niektóre mają już pączki, się zaczynają pączki. Mam kilka papryk takich rzadko spotykanych. Czereśniowa papryka wielkości małej truskawki. Doskonale nadaje się do faszerowania na przykład serami feta albo jakimiś innymi. Mam papryczki habanero albo papryki przypominające pomidora. Żółte, czerwone. Za tydzień będziemy sadzić pomidorki, a za 10 dni, jak wspomniałem, arbuzy, melony i bakłażanki. Zapraszam do oglądania moich filmików. Do zobaczyska. Na razie.